Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panią doktor Magdaleną Ziętek-Wielomską. Witam, pani Magdaleną. Witam, witam bardzo serdecznie. Pani Magdaleno, no w styczniu, pierwszym miesiącu tego roku, kończącym się już, ważnym wydarzeniem było Forum Ekonomiczne w Davos. Myślę, że ze względu na tematykę, którą się pani zajmuje, również na ten temat publikuje pani książki, na pewno pani uważnie śledziła. Czy tegoroczne Davos różniło się od tych spotkań w latach ubiegłych? Na co należy zwłaszcza zwrócić uwagę, bo myślę, że te ogólne trendy są cały czas te same. Czyli. Ta ideologia globalistyczna zrównoważonego rozwoju według agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, różne pomysły samego Klausa Schwaba, no a także oczywiście te plany na przykład likwidacji państw narodowych i tworzenia jakichś ponadnarodowych struktur. Czy jakieś nowe elementy się pojawiły? Czy cały czas są jak gdyby wałkowane, jak to się brzydko mówi, te stare tematy? Jak najbardziej pojawiło się coś nowego, albo inaczej. Stało się widoczne to, o czym ja i gdzieś też moi koledzy ze środowiska powiedzmy cybernetycznego, o czym już mówiliśmy od, od dawna czyli o tym, że kończy się dominacja Zachodu, że coraz ważniejszym graczem stają się Chiny i państwa BRICS i że wbrew temu jakby czym się karmi bardzo często antysystem państwa te nie są na sznurku tych zachodnich elit nie wiem Rockefellerów, Rothschildów, ponieważ bardzo często przedstawia się taki obraz, że Chiny także nie są suwerennym państwem, także są rządzone gdzieś tam z zewnątrz, chińczycy są głupi, naiwni, dali się wykorzystać, prawda i tam jakby wdrażają u siebie tę agendę i generalnie nie rozumieją o co chodzi. I, I rzeczywiście tak, tak, tak nie jest. Tak po prostu nie jest. I to było widać. Po czym to było widać? To było widać po retoryce. Państwa, właśnie jakby podpięte pod to NWO, pod te właśnie zachodnie. Kręgi wpływu, do których Klaus Schwab należy oczywiście i Davos jest tutaj takim ważnym centrum organizacyjnym. Ludzie związani, można powiedzieć, z tą, jak to się teraz mówi, globalną północą, mówią kompletnie innym językiem niż to tak zwane globalne południe. Ja, no, nie byłam w stanie na razie odsłuchać wszystkich tych rozmów, które są dostępne w internecie, bo, bo tego jest sporo, ale naprawdę, jeśli ktoś zna angielski, to, to warto sobie to na raty odsłuchiwać, bo, bo to jest ciekawe kawę, więc na razie odsłuchałam te, które mnie najbardziej interesowały właśnie ten od tej strony geostrategicznej i widać było wyraźnie, chociażby w debacie, w której uczestniczyli przedstawiciele państw BRICS-u, albo chociażby w przemówieniu samego premiera Chin, retoryka jest, można powiedzieć, państwocentryczna. Oni, jeśli nawet mówią o tym zrównoważonym rozwoju, nawet jeśli mówią o tym ociepleniu klimatu, to mają coś zupełnie innego na myśli. Dla nich to nie jest jakaś religia, dla nich to nie jest jakiś pretekst do tego, żeby tworzyć jakąś ponadnarodową strukturę, tylko na zasadzie bardziej okazji biznesowej, po prostu na tym można zarobić, bo na tych wszystkich nowych technologiach i tak, i tak dalej po prostu Chińczycy zarabiają, ale przesłanie jest jasne. Musimy wrócić do y, tej architektury porządku międzynarodowego, której gospodarzem są autentycznie państwa. I y, 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 właśnie, czy y, 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 Chiny, czy y inne państwa brics jasno i wyraźnie mówią retoryką, właśnie państw. Oni mówią o państwach. Natomiast, właśnie te elity zachodnie mówią tą całą taką nowomową propagandą, tym takim globalistycznym bełkotem, cały czas te prawa człowieka i tak dalej. Generalnie jest to, jest to, są, są to rzeczy pozbawione, pozbawione jakiegoś tam głębszego sensu i, i trudne do słuchania, w gruncie rzeczy, ale widać wyraźnie coraz większe rozchodzenie się tych dwóch światów. Tam jeden, jedna z debat dotyczyła właśnie tego, że aby zasypywać tutaj tą przepaść między globalnym południem i globalną północą, ale to są takie, właśnie jakieś takie slogany, ble, 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 bo, bo w gruncie rzeczy ten zachód nawet nie próbuje zrozumieć tego języka, którym mówią tamte państwa, dlatego że już go nie rozumie, prawda? Ponieważ to właśnie chociażby w dawo hodowano takie kosmopolityczne, ponadnarodowe. Powiedzmy, elity, zarządców, ludzi starannie dobieranych do tego, żeby nie myśleli narodowo, żeby nie myśleli w kategoriach interesów swoich własnych państw i między innymi. Jak się popatrzy na, 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 na większość, jakieś, nie wiem, premierów, prezydentów państw europejskich, prawie każdy z nich ma za sobą jakąś tam ścieżkę w jakimś programie w Davos. Nawet ostatnio mianowany premier Francji, nie pamiętam nazwiska i ten jego, że tak powiem, partner, który tam został ministrem, ponoć są też właśnie tutaj z tego szwabowego projektu młodych liderów i podobno nawet z tego samego rocznika, to pani Berbok, prawda? Więc, jakby Davos było tworzeniem, ta, taką stajnią właśnie y, tworzącą elity wynarodowione, ludzi po prostu kompletnie odklejonych od rzeczywistości. Natomiast w przypadku właśnie tego globalnego południa, y, ci ludzie myślą, a Myślę naprawdę kategoriami swoich własnych państw, więc oni jeżdżą do Davos, dlatego że tam się robi biznesy, dlatego że oni nie są nastawieni na konfrontację. Oni jak najbardziej jakby chcą na zasadzie jakiejś ekonomicznej współpracy uniknąć sytuacji jakiejś nowej, właśnie zimnej wojny. Absolutnie do tego nie dążą. Zresztą to nie jest, Chińczycy potrafią prowadzić bardzo sprawną dyplomację. I, I tak jak wcześniej, ze względu na to, że jeszcze ta przewaga amerykańska była większa, nie widać było tak bardzo tej różnicy właśnie między tą retoryką, nawet, tą, tą powiedzmy, zachodnią a tą tą, tą tą chińską, ale w momencie, jak już od tych przez te ostatnie dwa lata widać wyraźnie, jak ta hegemonia amerykańska coraz bardziej się załamuje, to i te. Te państwa, można powiedzieć, już pozwoliły sobie bardziej na taką właśnie rzeczywiście suwerenną, autonomiczną retorykę, i też to widać było jakby po ich sposobie mówienia. Oni mają coraz większą taką pewność siebie, jakby poczucie swojej własnej godności. Bym powiedziała, jak się porówna występ. Naszego, naszego prezydenta i przedstawicieli chociażby państw afrykańskich, to widać po prostu mega różnice. Afryka ma już dużo większą jakąś taką poczucie, takie poczucie stawania z kolan, odzyskiwania jakiejś swojej własnej podmiotowości, jakby czują, że, że wychodzą właśnie spod tych wpływów zachodnich i prawdę powiedziawszy, to, to możemy im tylko pozazdrościć. Czyli mamy na kim się wzorować. Nie, w sposób niespodziewany e, e, te e, no, troszeczkę lekceważone, e, także w naszej literaturze, na przykład w pustyni w puszczy, ludy e, południowe, ludy afrykańskie czy też e, azjatyckie e, okazują się, e, jeżeli chodzi o geostrategię, mądrzejsze od nas, mądrzejsze od innych Europejczyków. I tu niestety duża praca domowa do odrobienia dla włodarzy Polski i, i, i polskich polityków. Myślę, że od prawicy do lewicy, bo mało jest ludzi, którzy i na lewicy, i na prawicy, niestety też realnie podchodzą do tych spraw, właśnie geostrategicznych. Absolutnie. To jest, to jest kwestia tego, że Polacy, jakby zatracili duszę, można powiedzieć. My się podpieliśmy kompletnie pod, jak to się teraz mówi, zachodnie narracje. Jakby przyjęliśmy ich punkt widzenia jako własny. Jesteśmy tylko taką naprawdę kiepską kopią i podróbką czegoś, czegoś obcego. Natomiast tam autentycznie. No jakby no, impuls wyszedł z Chin, prawda? Impuls wyszedł z Chin i, i Chinom, Chiny rzeczywiście, no właśnie można powiedzieć, ocaliły duszę w tym sensie, swoją własną cywilizację. Jakby to nie jest moja cywilizacja, cywilizacja chińska jest cywilizacją chińską po prostu i funkcjonuje według określonych reguł, ale rzeczywiście udało im się jakby zatrzymać ten, ten proces takiej kolonizacji na zwyczajnie świecie, bo Zachód od kilkuset lat po prostu kolonizuje wszystko, co się da, to jest jest jeden wielki projekt kolonizacji, podboju, dominacji, wyzysku, prawda? I my już jesteśmy to zupełnie, zupełnie ślepi. I to jest chyba też trochę taki mechanizm psychicznego wypierania, bo jak się jest notorycznie ofiarą, to w pewnej chwili, jakby już człowiek nawet tego o tym nie chce myśleć, nie chce już tego widzieć i, i zaczyna żyć w jakiejś takiej swojej bańce i iluzji. Bo to jest jednak dosyć trudne psychicznie do zniesienia. I rzeczywiście, no jakby Chiny to jest w dużej mierze porażka Klausa Schwaba, można powiedzieć, bo, bo miało być inaczej, prawda? W latach 70. Stany Zjednoczone, przede wszystkim tutaj polityka Kissingera, który był protegowanym Schwaba znaczy Szwab był protegowany Kissingera i Kissinger wprowadza Chiny do, jakby do, do, do stosunków międzynarodowych, Zostaną, zostały nawiązane przecież stosunki dyplomatyczne między Stanami i Chinami, Chiny zaczynają reprezentować Chiny w ONZ-cie, a nie Tajwan prawda, zaczynają się inwestycje zachodnie w Chinach i już w latach 70 już Klaus Schwab i jego forum też do tych Chin jeździło, też już wtedy Niemcy, no bo to w dużej mierze po prostu Niemiec. Też już tam się zaczęło właśnie budowanie tego, tego, tych, tych tych wpływów po prostu zachodnich w Chinach. No i plan był taki, jakby, żeby zrobić z Chinami to, co zrobiono chociażby z Polską albo, albo, pod, albo, albo z Rosją, prawda, za czasów Wielcyna, czyli po prostu przejąć i skolonizować i szwa przecież nawet swojego, swojego syna użeniu z Chinką, prawda? Żeby, żeby jeszcze bardziej się tam zagnieździć i, i budować właśnie tamtą swoją sieć. Tyle, że no, Chińczycy to jest stara cywilizacja, i oni jakby. No, potrafili działać inaczej, czyli udając, grając, jakby przyjmując te inwestycje, nie, nie podnosząc głowy, jakby godząc się na to, co było, ale na zasadzie no, krok po kroku budowania swojej własnej pozycji. No i teraz już tę głowę podnoszą, prawda? I to było bardzo ciekawe przemówienie tego właśnie premiera Chin w Davos, bo tam było jasno powiedziane, Chiny będą największym rynkiem świata, jeśli chodzi o, o, o rynek zbytu, I, i my, Chińczycy, zapraszamy wszystkich do nas. Kto chce u nas sprzedawać, kto chce u nas produkować, każdy jest mile widziany, prawda? Bo, bo będzie wielki popyt, tylko musimy się wzajemnie szanować i musicie szanować i przestrzegać naszych reguł, prawda? Jakby to było jasno powiedziane, że my u siebie rządzimy. Jesteśmy chętni do tego, żeby z każdym robić biznesy. I jakby to był główny cel obecności właśnie premiera w, w Davos, prawda? To było powiedzenie, to było takie właśnie. Właśnie wypowiedź skierowana do biznesu. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Kto, każdy, kto chce u nas robić biznes, może robić biznes, prawda? My nie chcemy prowadzić żadnych wojen handlowych, my nie chcemy dzielić świata, nie chcemy zimnej wojny. Jesteśmy otwarci na każdego chętnego do współpracy, ale pod warunkiem, że będziecie respektować u nas nasze, nasze zasady. Więc. To jest jakby, no to już, już był powiew tego, 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 co gdzieś za kilka lat już będzie tak widoczne naprawdę gołym okiem, bo, bo jak zaczęliśmy o tym parę lat temu mówić, że właśnie hegemonia Stanów się kończy, Chiny będą nowym hegemonem, to wiele osób gdzieś tam pukało się w czoło, jak teraz już to coraz bardziej widać, a za kilka lat to już będzie po prostu ewidentne. I ważne jest to właśnie, żeby nie dać sobie mówić, że Chiny szukają jakieś, dążą do jakiejś nowej zimnej wojny, do jakiejś konfrontacji. To nie jest zupełnie ich sposób działania. To nie jest zupełnie ich sposób działania. to raczej zachód właśnie takiej konfrontacji szuka, bo nie bardzo ma pomysł jak, jak, jak z tej sytuacji wyjść. I jakby w Davos oczywiście rządzi dyplomacja, więc wszystkie wypowiedzi są jakby... Tolerowane, można powiedzieć w ten sposób, bo był tam zaproszony także i minister spraw zagranicznych Iranu, który przedstawił irańskie stanowisko, był i prezydent Izraela Herzog, więc bardzo różne stanowiska i jakby były one zaprezentowane. Ale oczywiście jak się czyta między wierszami, to, to, to widać, że, 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 że Zachód nie bardzo wie, jak, jakby, jak sobie poradzi w tej sytuacji, której do końca też zresztą nie rozumie, bo nie pasuje to właśnie do tej ideologii, którą się te elity zachodnie po prostu od kilku dekad karmią najzwyczajniej świecie. Doszło też do mało się o tym mówi, dlatego warto wspomnieć. Nie mamy nawet na ten temat jakiejś dużej wiedzy, natomiast na różnych stronach, także na stronach w Republice Czeskiej, <coughs> przepraszam, internetowych, pisze się o wypowiedzi Wacława Klausa, nie mylić z Klausem Schwabem. Klaus Schwab to Klaus jest imię, a Wacław Klaus, to oczywiście nazwisko Klaus. W tym roku Dawos, Wacław Klaus, były premier i były prezydent Republiki Czeskiej powiedział, że NATO sprowokowało wojnę na Ukrainie. W naszych audycjach, w naszych środowiskach to jest generalnie sprawa ogólnie znana i przyjęta. Natomiast no w środowisku forum ekonomicznego w Davos, w którym, tak jak pani wspomniała, rządzi doktryna Kissingera, który to przekazywał Klausowi Schwabowi, to po prostu na pewno wzbudziło to pewien, pewien dysonans, ale do tego stopnia, że większość oficjalnych sprawozdań z Davos pomija. Tą wypowiedź Kla Wacława Klausa. Czy yy, pani zdaniem yy, takie no, nieraz odosobnione głosy, tak samo pewnie w, yy, tak jak odosobniony był głos w niektórych sprawach przedstawiciela Iranu, tutaj pewnie większość w dawo zwolała słuchać yy, yy, przedstawicieli Izraela, yy, tak jak w sprawach właśnie ukraińskich głos Wacława Klausa, czy takie głosy są ważne, bo to moim zdaniem kropla drąży skałę. Tak jak pani mówi, dwa-3 lata temu była inna retoryka, inaczej były traktowane również Chiny. Ja myślę, że dzięki takim jaskółkom, jak na przykład pojawienie się Wacława Klausa, jak, po, jak Zwiększenie roli Chin na tym forum, jak dopuszczenie do głosu przedstawiciela Persji, czyli Iranu, no to, to wszystko może spowodować, że nawet to grono, które żeśmy tak dosyć negatywnie odbierali, jako takie globalistyczne, wrogie państwom narodowym, Yy, zacznie jakoś ewoluować ku jakiemuś, yy, powiedzmy, zdrowemu rozsądkowi. Nie może ku jakiejś nam bliskiej ideologii, ale przynajmniej nie będzie się zamykało naprawdę. Znaczy, no, to jest kwestia tego, że dopóki Stany Zjednoczone i Zachód dominował, to inaczej być nie mogło, prawda? Inaczej być nie mogło, no bo to jest układ sił, prawda? Prosta matematyka. Chińczycy przede wszystkim, no oni o, o nich tutaj chodzi, potrafią liczyć i, i to jest naród, który działa w zupełnie inny sposób. I oni wiedzą, na co sobie w danym momencie mogą, mogą pozwolić, a ponieważ ich cywilizacja istnieje już kilka tysięcy lat, więc dla nich, powiedzmy, czekać 10, 20 czy 30 lat, to naprawdę, nie stanowi różnicy, prawda? Oni myślą w kategoriach następnych 50 i 100 lat, więc sobie tak krok po kroku swoją pozycję budowali i, i, i celowo nie chcieli jakoś tam specjalnie rzucać się w oczy i prężyć mózgu i pokazywać, zaraz wam dowalimy, prawda? zaraz wam zniszczymy. Nie, nie. Chińczycy zawsze byli mili, grzeczni i, i ściągali do siebie ten biznes, i, i w tej chwili świat zachodu obudzi się z ręką w nocniku, no bo właśnie jak bardzo ciekawą dyskusją była dyskusja Klausa Schwaba z Patem Gelsingerem z, z firmy Intel. To jest dyrektor zarządzający chyba, chyba firmy Intel. Bardzo ważna szycha w przemyśle amerykańskim. W produkcji półprzewodników. Właśnie Gelsinger był jednym z współtwórców tego słynnego Chip Act, czyli właśnie tego ustawodawstwa amerykańskiego, które ma wspierać jakby odbudowę przemysłu w Stanach Zjednoczonych, żeby odbudować te po prostu zasoby produkcyjne, żeby Amerykanie znowu sami zaczęli produkować te, te półprzewodniki. No i Gelsinger właśnie w tej dyskusji ze Schwabem powiedział wprost: jakby w ostatniej chwili się ocknęliśmy, bo, bo zostaliśmy bez faktu. Zostaliśmy bez w ogóle całego zaplecza produkcyjnego. Mamy technologię, ale co z tego, jeśli wszystko było produkowane na drugiej półkuli, można nas od tego odciąć, prawda? Więc to już tutaj pokazuje, co się wydarzyło, że ta bańka neoliberalna po prostu prysła, autentycznie prysła, ponieważ miało być inaczej. Zachód miał wszystko przyjąć, miał wszystko skolonizować. Właśnie tacy ludzie z Davos... Mieli w jakimś takim mafijnym systemie wszystkim zarządzać, więc w tym momencie to było bez znaczenia, czy ta fabryka będzie w Chinach, czy będzie w Stanach, skoro i tak jakby na górze jedna ręka tym wszystkim rządzi. A tutaj właśnie Chińczycy krok po kroku swoją potęgę zbudowali i, i, i mądrze to zbudowali, bo nawet teraz nie idą właśnie na, na jakąś konfrontację, a wręcz przeciwnie, grają Amerykanom na nosie i zapraszają do siebie różne amerykańskie korporacje na zasadzie u nas dobrze zarobicie, nawet lepiej zarobicie niż w swoich macierzystych stanach. Biden jest tutaj, jakby próbuje jakby zmusić ten biznes amerykański do tego, żeby jednak jakby odcinać się od tych Chin. Jego ideałem byłoby rzeczywiście jakieś kompletne rozłączenie tych gospodarek, ten słynny decoupling. Firmy mówią, że to niemożliwe, prawda, przede wszystkim chcą zarobić, więc jest to, jest to bardzo ciekawe właśnie ten jakby Oglądanie tej, tej całej partii, jak, jak Chińczycy właśnie ten, nawet, nawet po prostu teraz administrację amerykańską, można powiedzieć, no, rozgrywają. Ale, ale w każdym bądź razie właśnie przez to, że, że ta, ten ciężar się przenosi do tych Chin i w związku z tym zmienia się ideologia, ponieważ Chiny nie. Mówią o globalizmie, ale mówią o globalizmie na zasadzie wymiany handlowej, na zasadzie jakiejś wspólnej odpowiedzialności za świat, ale nie tworzenia jakichś ponadnarodowych struktur, które mają rządzić ludzkością. To są dwie różne sprawy. Ich ideałem jest właśnie państw, świat, Złożonych suwerennych państw, które ze sobą współpracują, handlują, jakby tworzą różnego rodzaju porozumienia, to jest jakby ich formuła globalistyczna. No i w związku z tym, że jest ich sytuacja, jakby ich, ich pozycja jest coraz, coraz silniejsza, to oczywiście wymusza to po prostu zmianę retoryki. Jakby to nie jest tak, że Zachód może już to ignorować. Po prostu już nie może tego ignorować, bo, bo, bo jego żywotne interesy są coraz bardziej zagrożone. Chociażby właśnie z tego, że największą fabryką świata jest Azja, prawda? Więc tutaj już mówimy o, o, o jakichś no, podstawowych kwestiach związanych w ogóle z przetrwaniem najzwyczajniej w świecie. Więc to jest. To pokazuje właśnie, jak, jak realna zmiana sił no wpływa też i na zmianę po prostu zachowania określonych podmiotów i, i, i wymusza zmianę określonej retoryki. No, jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądało następne Davos, bo może pójść to w w kierunku takim, że albo rzeczywiście ten świat zachodni uzna, że już pewnych rzeczy cofnąć się nie da i, i tych akcentów, o których tutaj mówię, może być więcej a może być tak, że jednak zostanie wybrana opcja jakiejś konfrontacji jakiegoś odcinania się i właśnie takich wypowiedzi będzie mniej, będzie jakby większa taka bańka i, i właśnie takie osoby jak Klaus czy jak y, y, przedstawiciel Iranu po prostu nie będą, nie będą zapraszane bardzo jestem ciekawa jak to będzie w następnym roku, bo to może pójść albo w, tym, w takim kierunku że rzeczywiście już ta retoryka zachodnia będzie coraz bardziej przełamywana, albo wręcz przeciwnie, będzie tutaj właśnie jeszcze większa jakaś blokada informacyjna. W końcu w swoim przemówieniu pani Ursula von der Leyen zapowiedziała, że największym zagrożeniem dla świata jest dezinformacja, ponoć większym nawet niż ocieplenie klimatu. No i zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie tutaj walczyć z dezinformacją. Więc kto wie, co, co nas w tym roku czeka i kto wie, co się będzie działo za rok? No, jeżeli ktoś mówi, że dezinformacja jest groźniejsza od ocieplenia yy, klimatu, no to wieści jakąś nadchodzącą rewolucję, bo to yy, ocieplenie klimatu to już chyba od dwóch dekad, jak nie dłużej było podawane. Od, od tych słynnych yy, agent yy, w lat 90. w zasadzie yy, mówiło się o tym. Myślę, że to może jeżeli chodzi o tegoroczne Dawos, to będziemy powoli kończyli. Jak się pojawią jakieś nowe tematy, to pozwolę sobie z panią doktor Magdaleną Ziętek-Wielomską przeprowadzić kolejny wywiad. Dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem była Magdalena Ziętek-Wielomska. Dziękuję bardzo pani Magdaleno. Dziękuję również za rozmowę. A Państwa zachęcam do oglądania programów Centrum Edukacyjnego Polska. Mamy kanały, dwa kanały na YouTubie, mamy kanały na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, na Odysee, czyli tych kanałów jest chyba z sześć albo siedem. Zachęcamy do subskrypcji. W ramach nawet dywersyfikacji ryzyka warto mieć subskrypcję no, na, w różnych miejscach. Oczywiście dziękujemy za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać i rozwijać naszą działalność, realizując nasze cele statutowe. Cele statutowe Centrum Edukacyjnego to edukacja, media i wydawnictwa. Dzięki Państwu możemy w tych kierunkach działać a że no niestety, yy, warunki ekonomiczne są takie, że wszystkie ceny idą w górę, yy, łącznie z, z cenami czynszu za studio, z cenami produkcji książek, produkcji filmów. To wszystko yy, możemy robić dzięki Państwu i bardzo prosimy o ofiarność taką jak do tej pory a najlepiej jeszcze większą bo, 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 bo potrzeby są coraz większe no i zachęcam do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej w naszej księgarni wysyłkowej no mamy nowość książka pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego Polska czy Ukropolin bardzo ważna książka pokazująca, że powstaje na naszych oczach Rzeczpospolita trojga narodów. E, bo Ukropolin wskazuje, e, jakie dwa narody e, e, są tutaj e, e, u, u podstaw tego projektu, e, a słowo Ukro wskazuje, kto do tego projektu chce dołączyć. E, nie wiem, czy na takim podium pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Polacy będą na pierwszym. Obawiam się, że będą na trzecim miejscu, że na pierwszym i drugim miejscu będą te dwa pozostałe narody, ale to zobaczymy. Może też kiedyś Davos się w tej sprawie wypowie. Polecam książki innych autorów, na przykład profesora Artura Śliwińskiego Życie wśród łupieżców. Czyli no, globalna północ kontra globalne południe. Książka dotyczy Polski, historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski. Myślę, że bardzo ciekawa pozycja. Polecam książkę o sytuacji na Ukrainie. To książka Henryka Pająka na wschodzie bez zmian, a także książka z serii Biblioteczka Myśli Polskiej Ukraina między wojną a pokojem. Myślę, że warto z tymi pozycjami się zapoznać. Dużo spraw poruszonych tutaj przez panią doktor porusza w swojej książce Krystian Jachacy. Cały czas dostępna książka w naszej księgarni Rewolucja Peryferii. Myślę, że bardzo ważna pozycja i o geopolityce, o demografii, o sprawach ustrojowych, o wielu sprawach bardzo ciekawe tutaj refleksje. Polecam książkę pani dr Miry Modelskiej-Kricz, Lichwa, likwidator życia, szczęścia i majątku. Lichwa, temat trochę wstydliwy, rzadko poruszany, ale to przecież temat na wskroś ekonomiczny. Także Polecam książki o polityce międzynarodowej, na przykład Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael, książka cały czas aktualna, świetnie opisująca pierwsze kilkadziesiąt lat istnienia państwa Izrael. A równocześnie książki w naszych seriach wydawniczych, książka o zagrożeniach cywilizacyjnych i duchowych dla, dla Polski, masoneria czy papierowy tygrys. A także tego samego autora Arnaud de Lassie, New Age, nowa religia, to jak najbardziej można powiedzieć, e, taka nowa religia, e, między innymi e, e, forum ekonomicznego w Davos New Age. No a także książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa, e, książki dotyczące kuli z II wojny światowej, te z mapą Gomberga na Okładce, ta mapa jak gdyby no, jest podstawą tego, co dzisiaj obserwujemy w polityce światowej. Dziękuję bardzo, zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Wszystkiego dobrego, do widzenia.